Wędrówka w poszukiwaniu harmonii. Dzisiaj w formie harmonijki. Po sklepach. Wesoły nam dzień nastał. Pstrykają bańki mydlane z ust robotów. Ach, jak wzrok się rwie, jakże przez plecy ciągnie pręga po dawnym kręgosłupie. A sklep się wysklepia, podniebienie w zębach, żeby cię wciągnąć w swoją anegdotę. Kwiaty pachnące prosto z projektora padają na chodnik, przykuwając stopy, chyba że uskoczysz. Między półkami niesiemy spojrzenia w poszukiwaniu śruby półcalowej, bez której fortepian grać nie chce. Lub rzęzi melodię syfonu, bo tylną nogę źle ustawia, chwieje się pod palcem, co szuka sprawnego klawisza. Lecz nie ma ni pół cala, ni milimetra, ni zwoju spirali naciętej na piwocie. Na lampie przy kasie są tylko symbole. Haków, sierpów, młotów, kos, obcęgów, poprzeczek też nie ma, a na nich wspierało się słowo. Wspierało się słowo i psalm z nich śpiewany. Słupy bez ramion, korony bez cierni, gwoździe, co udają, że przebiły dłonie. Słowo, dawniej na początku, teraz pchane kolanem, zeszło na koniec. Przepadły już lata strażników relikwii, szczebli z drabiny, co się przyśniła Jakubowi. Wszystko dziś tworzy mistrz uboju. Kto mu się pokłoni, majstrowi, jak nie on sam sobie? Klienci, widzowie, uwięzieni w sklepie. Nasłuchują ptaków bez powodzenia. Ich uwagę przykuwa przez szybę żebrak, jednym tonem grający na grzebieniu.